Tak, słowem Bóg chciałbym powiedzieć, że w niedzielę nie będzie filmu, bo mi się nie chce. Ale w poniedziałek będzie dalej, więc lecimy dalej z Daily, ale od poniedziałku. Elo, elo, mordeczki, ja jestem Monshi i witam was w kolejnym odcinku na kanale. I w dzisiejszym odcinku kolejny poradnik. W dzisiejszym poradniku chciałbym wam pokazać, jak zainstalować Optifine do Minecrafta. I mamy tak, w dzisiejszym odcinku wam pokażę dwa sposoby na zainstalowanie Optifine'a, bo wiem, że niektórzy mają problem i nie wiedzą, jak zainstalować Optifine'a do innych modów, bo macie do wyboru albo odpalenie przez Forge'a Minecrafta, albo przez Optifine'a. A jak to połączyć, wam też pokażę w tym odcinku. Więc tak, wchodzimy na stronę, którą macie w opisie. Klikacie Show All Versions. I bierzecie jaką wersję chcecie. Tutaj macie wszystkie wersje Minecrafta od 1.2, bo od 1.7.2 są Optifine'y. Chyba, że są do niższych, ale to nie na stronie Optifine'a. My na 1.16.4 będziemy używali, także klikamy download i czekamy tutaj 5 sekund, skip, klikamy download, tu jakaś reklama chyba, o. No i tak, na pulpit klikamy zapisz, to zamkniemy, bo jakiś War Thunder to mnie nie obchodzi zbytnio. To też was nie powinno akurat obchodzić. Dobra. Optifine'a już mamy, no i tak, jak mówiłem, mamy dwie wersje, żeby to zainstalować. Tu mamy Optifine'a, możemy kliknąć na niego, kliknąć na niego i go odpalić. Instalator nasz. I czekamy. Wyskakuje okienko i tak jak w sytuacji z Forge'em, który był w poprzednim odcinku. Tutaj wybieramy folder, do jakiego chcemy. Generalnie powinno nam to automatycznie wybrać. Klikamy install. I mamy laga. Halo install. Halo? Halo? Nie działa coś. Install extract. Nie działa. Dobra, ja... O. Okej, okay, no zainstalowało się. Optifine jest successful. Successfully. Nie umiem w takie rzeczy instalować. Dobra, okej. Okay. I odpalamy Minecrafta. I poradnik będzie krótki. O, wow. Taki długi. Tak, odpalamy Minecrafta. I tutaj nam już wyskoczyła wersja Optifine, a tutaj mamy Forge'a. I tak jak mówiłem, chcecie grać z modami, czyli na Forge'u odpalacie, ale chcecie grać z Optifine'em. I jak to zrobić? Ano, sytuacja jest prosta. Wchodzimy w Start, Windows. Wpisujemy procent, app, data, procent, Enter. Odpala nam się folder roaming, wjeżdżacie na dół, kropka Minecraft, moc i do folderu moc dajecie Optifine'a, odpalacie Minecrafta na Forge'u i Optifine będzie razem z modami, ale dobra, odpalimy Optifine'a, graj, rozumiem. Graj. Lecimy. Dalej. Czekamy, aż się uruchomi. A i generalnie, żeby zainstalować Optifine na 1.16, to tak samo jak z Forge'em na 1.16, musicie tą wersję mieć pierw odpaloną, pierw pobraną. Czyli tak jak wam pokazywałem w poradniku z Forge'em, po prostu odpalacie czystą wersję 1.16 i ją zamykacie i wtedy dopiero instalujecie cokolwiek, bo inaczej wam nie zadziała po prostu. No, ale dobra. Minecraft się odpalił. Opcje. No i
Mamy Optifine'a już. Nie, to nie jest Optifine, gdzie jest Video Settings. No i tutaj mamy Optifine'a. Mamy shadery, możemy. O, nawet mam shadery jakieś, o wow. No i ja włączyłem, nie wiem po co, kury. No i generalnie po co komu Optifine? Ano Optifine to tak, po pierwsze shadery możecie mieć jak macie Optifine'a, po drugie Optifine optymalizuje tą grę, więc tak widzicie, ja bym grał cały czas na Optifine, tylko że na snapshoty Optifine'a nie ma, ale na przykład jak będziemy grali w Bedwarsy, to będzie na Optifine'ie. Teraz w sumie wpadłem na pomysł, że przecież mogę, bo to gramy na 1.16.4 wtedy, bo na snapshotach nie działa Hypixel, więc będziecie mieli Optifine'a, kurde, to będzie bardziej zoptymalizowane, ale dobra, nie potrzebuję tego. Nie potrzebuję żadnych shaderów, bo po co mi? No dobra, to generalnie to chyba wszystko. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do następnego. Trzymajcie się, no i cześć.